Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Echo tragedii paryskiej. Artystka Teatru Polskiego zabiła w szpitalu swego narzeczonego. To właśnie tak brzmiały nagłówki niemal wszystkich naczelnych dzienników europejskich w lipcu 1924 roku. Historia młodej, obiecującej aktorki Stanisławy Umińskiej stała się gorącym tematem wśród Europejczyków. Losy bohaterki dramatu najgorliwiej śledził naród polski oraz francuski. Co wydarzyło się w szpitalu przy ulicy Avenue des Écoles w Villejuif? Jakie były tła dramatu dwojga polskich artystów? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zanim na dobre zaczniemy dzisiejszy odcinek, to chciałabym Was na wstępie poinformować, że w materiale wystąpi wiele nazwisk czy też nazw w języku francuskim. Oczywiście postaram się wypowiadać je wszystkie jak najbardziej poprawnie, natomiast nigdy nie miałam styczności z językiem francuskim, tak więc proszę o wyrozumiałość. Jan Żyznowski był polskim artystą urodzonym w Warszawie. Uważany był za jednego z najlepszych literatów w kraju. Prócz pasji pisania towarzyszyło mu również zamiłowanie do malarstwa. Lata swojej młodości spędził we Francji, gdzie studiował właśnie malarstwo oraz literaturę. Dla tych zainteresowanych jego twórczością wklejam w tle jeden z jego obrazów. Podczas trwania jego nauki we Francji wybucha I wojna światowa, a Żyznowski zaciąga się do Legii Cudzoziemskiej. Po powrocie do kraju rozpoczął współpracę z magazynem Formiści, tygodnikiem ilustrowanym oraz pismem Pani. Jesienią 1923 roku 34-letni wówczas Żyznowski poznaje dużo młodszą od siebie, bo zaledwie 22-letnią aktorkę Teatru Polskiego Stanisławę Umińską. Umińska była wschodzącą gwiazdą polskiej kinematografii, a jej talent był zauważany przez wybitne jednostki, które były szeroko znane na polskich salonach w dwudziestoleciu międzywojennym. Jej talent komplementowany był chociażby przez samego Kornela Makuszyńskiego, a Julian Tuwim specjalnie dla Umińskiej napisał kabaretowy tekst Mała Gigolette. Komplementowana była również uroda młodej aktorki, która uznawana była za dość oryginalną, co zresztą możecie ocenić sobie sami, bowiem w materiale zamieszczę Wam kilka zdjęć Stanisławy. Znajomi opisywali ją jako osobę skromną i łagodną, poświęcającą się w pełni swojej miłości do sztuki oraz teatru. Według doniesień Żyznowskiego oraz Umińską połączyła miłość od pierwszego wejrzenia. Żyznowski dość szybko oświadcza się Stanisławie, a ta z radością zgadza się go poślubić. Zdawałoby się, że nic nie stanie na przeszkodzie ich miłości. Polska nareszcie odbudowywała swoją pozycję po I wojnie światowej, Żyznowski spełniał się w zawodzie krytyka literackiego, nie porzucając oczywiście tutaj malarstwa, które było również jego wielką pasją, a Umińska miała wszystkie predyspozycje ku temu, by stać się jedną z najlepszych aktorek międzywojennej Polski. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, życie lubi rzucać kłody pod nogi. W grudniu 1923 roku Żyznowski podupadł na zdrowiu. Lekarze dość szybko diagnozują u mężczyzny zaawansowanego raka wątroby. W jednym źródle dotarłam do informacji, jakoby Żyznowski dowiedział się o swoim nowotworze jeszcze przed poznaniem Umińskiej, ale skrupulatnie ukrywał ten fakt przed swoją narzeczoną. Nie jest to jednak informacja potwierdzona, a ja sama nie dam Wam takiej stuprocentowej pewności, że faktycznie tak było. Bez względu jednak na to, kiedy Żyznowski dowiedział się o swojej chorobie, to jego rokowania nie były zbyt optymistyczne. Mężczyzna jeszcze w Polsce przeszedł dwie operacje, które teoretycznie miały mu pomóc. W praktyce oba zabiegi niewiele zmieniły. Lekarze zalecili artyście odpoczynek na każdym polu, łącznie z jego pracą literacką oraz malarską.
Szybko jednak okazało się, iż choroba postępowała w zastraszającym tempie. Polscy lekarze poinformowali Żyznowskiego, że nie są w stanie zrobić dla niego nic więcej. Polecali, by udał się na kurację do szpitala we Francji, gdzie być może francuscy medycy będą mieli możliwość, by przeprowadzić na chorym nową kurację. Żyznowski nie waha się ani chwili i już w styczniu 1924 roku jest w Paryżu. Początkowo do stolicy Francji udaje się sam. 4 maja 1924 roku u Mińska występuje jeszcze na deskach teatru w Świerszczu za Kominem. Tuż po tym porzuca swoją karierę i udaje się w ślad za swoim ukochanym. Żyznowski, który przecież całą swoją młodość spędził we Francji, miał całkiem sporo znajomości w Paryżu i okolicach. Jednym z jego starych znajomych miał być profesor Rus, czasami pojawiający się również pod nazwiskiem Rusi. Profesor, dowiedziawszy się o postępującym u Żyznowskiego nowotworze, zdecydował się podjąć ryzyko i przeprowadzić zabieg operacyjny. Zarówno Żyznowski, jak i Umińska pokładali wielkie nadzieje w operacji. Niestety okazały się one płonne. Chociaż operacja została przeprowadzona poprawnie, to jednak stan zdrowia Żyznowskiego nadal był bardzo ciężki. Część źródeł donosiła, że mężczyzna cierpiał po zabiegu jeszcze bardziej niż przed jego przeprowadzeniem. Niestety nie mamy tutaj dostępu do dokumentacji medycznej, możemy więc jedynie przypuszczać, że albo guz nie został wycięty w całości, albo też choroba nowotworowa zaatakowała inne narządy. Żyznowski zażywał coraz większe dawki morfiny. Umińska robiła wszystko, by pozyskać dla ukochanego coraz większe dawki leku narkotycznego. Błagała francuskich lekarzy, by ci pomogli Żyznowskiemu, by zrobili coś, co choć na chwilę uśmierzy jego ból. Pomimo wszelkich poczynionych starań, leki znieczulające przestawały działać. Ból spowodowany postępującym nowotworem był tak ogromny, że Żyznowskiego znajdowano leżącego na szpitalnej posadzce, zaciskającego pięści i wijącego się w męczarniach. Mężczyzna miał błagać o to, by skrócono jego męki i pozwolono mu odejść. Lekarze jednak nie mogli spełnić prośby mężczyzny, powtarzając, że ich służba polega na niesieniu pomocy osobom chorym, a nie uśmiercaniu pacjentów. Pomimo tego tragicznego stanu zdrowia mężczyzny, Umińska się nie poddawała. Wiernie czuwała przy łóżku Żyznowskiego, myła go, zmieniała mu pościel, przebierała, a podobno nawet osobiście wykonywała zastrzyki. W wielu obowiązkach zastępowała obciążone swoimi zadaniami pielęgniarki, budząc tym sympatię oraz podziw wśród personelu całego szpitala Paul Brus. W międzyczasie kobieta pomagała swojemu ukochanemu ukończyć jego ostatnią powieść. Godzinami siedziała przy jego łóżku, spisując kolejne zdania książki dyktowane jej przez Żyznowskiego. Umińska do samego końca walczyła o życie swojego narzeczonego. Z własnej nieprzymuszonej woli zaoferowała swoją krew do przeprowadzenia transfuzji niezbędnej choremu na nowotwór mężczyźnie. Nie wiadomo do końca, dlaczego Żyznowski potrzebował przytoczenia krwi. Niektóre źródła mówiły coś o planowanej operacji ostatniej szansy, do której oczywiście byłaby potrzebna krew dla operowanego mężczyzny, ale w innych dziennikach pojawiały się takie zapisy, które mówiły o tym, iż ta krew była już wcześniej Żyznowskiemu przetaczana podczas innych zabiegów. Dlatego też nie jestem znowu w stanie dać Wam takiej 100% odpowiedzi, po co dokładnie ta krew była potrzebna. Wspomniana operacja ostatniej szansy jednak faktycznie była planowana. Profesor Rus miał się podczas niej podjąć próby ponownego wycięcia guza. Jednak na 3 dni przed planowanym terminem zabiegu operacja została odwołana. Lekarze byli zgodni co do tego, że stan Żyznowskiego jest dramatyczny. Nowotwór rozwijał się w takim tempie, że przeprowadzenie operacji było niemożliwe. Zabieg nie tylko nie pomógłby mężczyźnie, ale wręcz stwarzał zagrożenie, że
Żyznowski po prostu umrze na stole operacyjnym. Dla chorego nie było już żadnej nadziei. Według przewidywań medyków Żyznowskiemu zostało ostatnie kilka lub kilkanaście dni życia, a raczej konania w cierpieniu. Utrzymywanie go w stanie narkotycznym było jedynym, co francuscy medycy mogli mu zaoferować w obecnej sytuacji. Ale podawana morfina przestawała już działać przeciwbólowo. Aby ulżyć cierpieniom polskiego literata, lekarze musieli podawać mu podwójną dawkę leku. Niestety ze względu na dość niskie zasoby morfiny, medycy nie mogli sobie na to pozwolić za każdym razem. Stanisława Umińska, dowiedziawszy się o odwołaniu operacji, była zdruzgotana. Był to moment krytyczny, w którym kobieta zrozumiała, że pomimo wszystkich starań, życia Żyznowskiego nie da się uratować. Medycyna wyczerpała już wszystkie środki, które mogłyby pomóc mężczyźnie. 15 lipca 1924 roku ściany pokoju szpitalnego zajmowanego przez Jana Żyznowskiego po raz kolejny wypełniły się męskim, przenikliwym krzykiem pełnym bólu. Był to kolejny epizod bólowy Żyznowskiego, tym razem jednak zdecydowanie silniejszy niż poprzednie. Niewiele myśląc, Umińska, nie czekając na personel szpitala, chwyciła za strzykawkę, aplikując mężczyźnie podwójną dawkę morfiny. Lek zadziałał już po chwili, a Żyznowski, przez moment wolny od bólu, zapadł w sen. Kilka minut później w szpitalu rozlega się huk broni palnej. Wystrzał dochodzi z pokoju Jana Żyznowskiego. Zaniepokojone pielęgniarki wbiegają do sali, na której zastają słaniającą się na nogach Umińską, która ostatkiem sił spazmatycznie krzyczy. Zabiłam go. Zabiłam jedynego człowieka, którego kochałam. Chwilę później Umińska osuwa się zemdlona na podłogę. Personel szpitala przenosi nieprzytomną kobietę do pustej sali, po czym kładzie ją na łóżku. Żyznowski został postrzelony w skroń ze swojej własnej broni, którą od dłuższego czasu trzymał w walizce przy łóżku. Mężczyzna nie umiera od razu po postrzale. Zgon nastąpił dopiero kilka godzin później, w nocy. Czyn Stanisławy Umińskiej rozszedł się po całej Francji i oczywiście dość szybko dotarł do Polski. Choć kobieta dopuściła się zbrodni zabójstwa, to zamiast potępienia mogła liczyć na żywe współczucie wśród społeczeństwa. Lekarze pracujący w placówce Paul Brus potwierdzili, że choremu na nowotwór nie pozostało już wiele czasu. Jego stan był wręcz agonalny, a sam Żyznowski wyzionąłby ducha w niebywałych męczarniach na przestrzeni następnego tygodnia. Jednocześnie cały personel medyczny stanął murem za kobietą, która pociągnęła za spust. Medycy zaświadczali, iż Umińska z oddaniem pielęgnowała swojego narzeczonego i czyniła wszystko, by jego ostatnie dni przebiegały w jak najbardziej pokojowej atmosferze. Z heroiczną wręcz siłą walczyła o jego życie, poddawała się zabiegom przetaczania krwi oraz na własną rękę organizowała morfinę, która miała ulżyć cierpieniom polskiego artysty. Wszyscy ze wzruszeniem opowiadali o niebywałym uczuciu, jakim kobieta darzyła Żyznowskiego. Medycy nie tylko nie potępili Umińskiej, ale wręcz z niebywałą empatią patrzyli na czyn, którego dopuściła się kobieta. Pomimo zrozumienia dla zbrodni, według francuskiego prawa, kobiecie za zabójstwo groziła nawet kara śmierci. Obrony kobiety podjął się wybitny prawnik francuski, Henri Robert. Henri uznawany był za jednego z najlepszych, jeżeli nie za najlepszego z francuskich adwokatów. Swoją reputację zawdzięczał dzięki swoim niebywałym zdolnościom oratorskim, którym oddawał się w swoich mowach końcowych. Do Paryża w obronie Stanisławy Umińskiej udał się również polski adwokat Gustaw Bejlin, znany z wielu głośnych procesów międzywojennej Polski. Podobno Bejlin miał zostać poproszony o pomoc przez samego Leona Schillera, wybitnego polskiego reżysera, który współpracował z Umińską i był pod wrażeniem jej ogromnego talentu aktorskiego. Stanisława Umińska została przesłuchana w obecności prawników. Kobieta była wrakiem człowieka.
Pogrążona w depresji, zdewastowana fizycznie i psychicznie, przyznała, że Żyznowski od dłuższego czasu prosił ją o to, by ta skróciła jego męki. Ona jednak, jako kobieta głęboko go kochająca oraz oddana Bogu, do końca wierzyła, że medycyna będzie w stanie ocalić mu życie. Kiedy jednak usłyszała od lekarzy, że ci wyczerpali już wszystkie możliwości, zdecydowała się spełnić prośbę ukochanego. Tym samym nie baczyła na konsekwencje swojego czynu. Tak zresztą mówiła o tym sama Umińska. Kiedy pod działaniem zastrzyku Żyznowski zasnął, mając usta otwarte, przypomniałam sobie, jak kilka dni przedtem mówił mi, że kula wymierzona w usta sprowadza śmierć natychmiastową. I strach mnie ogarnął na wspomnienie cierpień, jakiego czekają po przebudzeniu. Wówczas uczyniłam to, o co mnie kilka razy prosił. Wzięłam rewolwer, uprzednio nabity w tym celu przez Janka, i drżąc wystrzeliłam. Być może zauważyliście tutaj pewną małą nieścisłość. Umińska wspominała coś o rozchylonych ustach Żyznowskiego oraz o tym, że jej narzeczony wspominał jej o tym, iż strzał wymierzony właśnie w ten sposób jest śmiertelny. Natomiast kula, która faktycznie została wymierzona przez Umińską, raniła Donata w jego skroń. Z wyjaśnieniem tej sytuacji pospieszyła sama Umińska, tłumacząc, że otwarcie ust przez Żyznowskiego było dla niej jak znak z nieba, ale kiedy chwyciła za nabity rewolwer, okazało się, że jest on załadowany tylko jednym nabojem. Umińska postanowiła włożyć drugi nabój, jednak nie była w stanie tego uczynić, bowiem drżały jej ręce, a broń ostatecznie wypadła jej z rąk, uderzając o szpitalną posadzkę. W tym czasie Żyznowski zamknął już usta, ale ona postanowiła nie rezygnować ze swojego planu. Nie chciała patrzeć na mękę swojego ukochanego, a wiedziała, że kiedy środki znieczulające przestaną już działać, to jej narzeczony po raz kolejny będzie targany nieludzkim wręcz bólem. Dlatego też wymierzyła lufą w kierunku jego skroni, po czym pociągnęła za spust. W prasie pojawiła się również alternatywna wersja mówiąca o tym, iż Umińska podobno sama stwierdziła, że broń wystrzeliła, kiedy lufa była skierowana w kierunku skroni Żyznowskiego. Osobiście wydaje mi się jednak, że jest to wersja nieprawdziwa, bowiem Umińska na żadnym etapie śledztwa nie zaprzeczała temu, że świadomie odebrała życie swojemu narzeczonemu, a raczej wręcz cały czas podkreślała, że ukróciła męki swojego ukochanego. Wersja z tą alternatywną wersją pojawiła się zresztą tylko w jednym z dzienników, więc wydaje mi się, że nie miała nic wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami. Wszyscy ze smutkiem patrzyli na tragedię, jaka rozegrała się w szpitalu w Wilużwiw. Prokurator zdawał sobie sprawę, że wedle panującego we Francji prawa będzie musiał wnieść oskarżenie przeciwko polskiej aktorce. Jednocześnie był on jednak świadomy tego, iż czyn Umińskiej nie był wyrachowanym morderstwem, ale aktem niesamowitej i silnej miłości, wyrazem głębokiego uczucia, które Umińska żywiła do Żyznowskiego. Uczucia, które nie pozwoliło kobiecie patrzeć na cierpienie ukochanego. Kobieta doskonale wiedziała, że Żyznowski wkrótce odejdzie z tego świata. Postanowiła jednak pozwolić mu odejść na własnych warunkach. Ze względu na te wszystkie okoliczności Umińska nie została osadzona w areszcie, a na rozprawę sądową oczekiwała na wolności. Na razie jednak najbliższe dni Umińska miała spędzić pod opieką personelu szpitala w Wilużwiw, gdzie ze względu na swój zły stan psychiczny została objęta leczeniem. Sprawa była dość mocno komentowana zarówno przez polską prasę, jak i dzienniki francuskie. André Billy, felietonista Le Petit Journal, w swoim felietonie podkreślał, iż Umińska zasługuje na najwyższą pobłażliwość, gdyż jej czyn przerasta miarę zwykłego sądu ludzkiego. W podobnym tonie wypowiadał się Camille Amard, redaktor naczelny czasopisma Liberty, pisząc na jego łamach.
Kobieta, która była w stanie zdobyć się na ten gest tragiczny, wyzwalający ukochanego człowieka z okrutnych męczarni, nie może być traktowana przez sąd jako zwykła zabójczyni i zasługuje ona na wyższą miarę traktowania. Wszystkie dzienniki podkreślały bezgraniczną ofiarność Umińskiej, która ryzykowała swoje własne zdrowie dla ukochanego, trzykrotnie poddając się zabiegowi przetaczania własnej krwi. Wszystko, byleby tylko pomóc ukochanemu mężczyźnie. Pogrzeb Jana Żyznowskiego odbył się 19 lipca 1924 roku. Organizacją uroczystości zajął się polski konsulat. Niestety, mimo tego, że się starałam, nie dotarłam tutaj do informacji, czy stan zdrowia Umińskiej pozwolił kobiecie na wzięcie udziału w pogrzebie. Prasa przez pewien czas zastanawiała się również, czy Umińska zostanie postawiona przed sądem francuskim, czy też z uwagi na pochodzenie zostanie sprowadzona do Polski i będzie sądzona w swojej ojczyźnie. Ponieważ kobieta popełniła zbrodnie na terytorium Francji, to też ostatecznie zadecydowano, iż to właśnie przed sądem francuskim kobieta odpowie za swoje czyny. Wiązało się to z małymi trudnościami, bowiem Umińska mówiła po francusku, ale jednak nie mówiła zbyt biegle, dlatego też w rozprawie miał towarzyszyć jej biegły tłumacz. Zanim jednak doszło do procesu, kobieta opuściła szpital Paul Brys, a dzienniki rozpisywały się o tym, iż rzekomo kobieta miała osiedlić się w małej, przytulnej willi dla arystokratów nieopodal Sekwany. Szybko jednak zweryfikowano te informacje. Okazało się, iż Umińska wynajęła pokój w małym hotelu, czy też nawet takim małym pensjonaciku. Hotelik miał być mały i skromny. Jego białe ściany chowały się nieco za bulwarem. Swoich dni artystka nie spędzała jednak na bezczynnym siedzeniu w czterech ścianach hotelowego pokoju. Jak sama stwierdziła, próbowała uciec przed samą sobą, dlatego też zatrudniła się w pobliskim szpitalu. Umińska pracowała codziennie po 12 godzin, pomagając chorym. Z hotelu wychodziła tuż przed godziną 7 rano, a wracała po godzinie 19. Niestety, nie dane jej było zaznać spokoju, bowiem dziennikarze podstępem próbowali wkupić się w jej łaski, by zamienić z nią choć kilka słów. Moim zdaniem szczytem bezczelności wykazał się jeden z polskich dziennikarzy, który, wiedząc o jej tęsknocie za ojczyzną, przywiózł Umińskiej naręcze polskich dzienników, a później bez żadnego skrępowania opisał całą ich bądź co bądź prywatną rozmowę na łamach dziennika, w którym był zatrudniony. Nie wiem, no dla mnie to jednak przekroczenie jakiejś granicy. Czysta gonitwa za sensacją, w której nie zważa się na żadne ludzkie uczucia, a bądź co bądź, Umińska cierpiała podwójnie. Nie dość, że była w żałobie, to dodatkowo to przecież właśnie ona była po części odpowiedzialna za śmierć swojego narzeczonego. Taktowny dziennikarz sam zresztą zauważył, że kobieta pojawiła się przed nim odziana w żałobną suknię, a jej niegdyś intrygujące, przeszywające na wskroś oczy wręcz emanowały głębokim smutkiem. Ale jak widać, nie powstrzymało go to przed wysmarowaniem poczytnego artykułu na temat losów Umińskiej na obczyźnie. Proces Umińskiej ruszył w lutym 1925 roku. Kobieta zasiadła na ławie oskarżonych w czarnej żałobnej sukni oraz kapeluszu w tym samym kolorze. Sala rozpraw pękała w szwach, bowiem dramat, jaki rozegrał się w podparyskim szpitalu, budził żywe zainteresowanie. Już od samego początku widać było, iż Umińska może liczyć na szczególne względy nie tylko wśród zgromadzonej publiczności, ale również wśród całego składu sędziowskiego oraz prokuratury. Sędzia przewodniczący, pomimo obecnego na sali tłumacza, próbował przekonać Umińską, by ta starała się zeznawać w języku francuskim, bowiem nikt nie będzie w stanie przekazać lepiej jej odczuć niż ona sama. Zwraca się do oskarżonej tymi oto słowami. Niech się pani nie lęka. My wszyscy dobrze wiemy, że nieszczęście pani zasługuje na najgłębszy szacunek. Nie pragnę wydzierać pani tajemnic. Chcę jedynie, aby dla przysięgłych jasną była cała sprawa, wszystkie pobudki, które popchnęły do tego strasznego czynu.
Zgromadzeni na sali dziennikarze byli pod wrażeniem poziomu empatii i wyrozumiałości przewodniczącego. Umińską również musiały przekonać jego słowa, bowiem kobieta początkowo faktycznie próbowała przekazać swoje myśli w języku francuskim. Szybko jednak z tego zrezygnowała. Nie chodziło jednak o to, że kobieta nie chciała zeznawać w obcym dla siebie języku, ale po prostu stan psychiczny Umińskiej był tak dramatyczny, że nawet zeznając w języku polskim, kobieta mówiła ledwie słyszalnym, łamiącym się głosem. Nawet sam oskarżyciel zdawał się być głęboko zasmucony swoją rolą. Podkreślał nawet, że ciężko jest mu wnosić oskarżenie przeciwko kobiecie, która według jego odczuć dokonała najwyższego aktu miłości. Tutaj cytując: jak głęboko zasmuca mnie, że oto muszę stanąć z obowiązku przeciw pani. Głęboko wzrusza mnie pani tragiczny los i ja, prokurator, dziś żałuję, że ludzkie pisane prawo, na straży którego stoję, nie pozwala mi wyrazić tych uczuć, których jest pełne moje serce dla pani. Wszyscy wezwani na salę świadkowie zeznawali na korzyść oskarżonej. Biegły lekarz poświadczył, iż dla Żyznowskiego nie było już żadnych nadziei. Mężczyznę czekała powolna i bolesna śmierć. Cały personel szpitala, łącznie z doktorem Rysem na czele, opisywał tutaj ogromne poświęcenie Umińskiej oraz jej walkę o życie Żyznowskiego. Potwierdzono również, iż Żyznowski niejednokrotnie i wyraźnie prosił, aby ukrócić jego męki. Po zeznaniach personelu Umińska zwróciła się personalnie do doktora Rysa, dziękując mu za wszystko, co też ten uczynił dla jej narzeczonego. Poruszono również wątek ostatniej powieści Żyznowskiego, która, tutaj tak na marginesie mówiąc, ukazała się już po jego śmierci w roku 1925. Była to dokładnie ta sama powieść, którą Umińska spisywała siedząc codziennie przy łóżku umierającego literata. Książka nosiła tytuł Spodglebia i do złudzenia przypominała losy Żyznowskiego i Umińskiej. Główny bohater powieści, nieuleczalnie chory mężczyzna, pielęgnowany przez swoją ukochaną, decyduje się na ostateczny krok, popełniając samobójstwo. Powieść ta musiała odcisnąć spore piętno na Umińskiej, która najpewniej głęboko w środku wiedziała, iż jej ukochany, tak samo jak główny bohater jego ostatniego dzieła literackiego, chce zakończyć swoje życie. Podczas wygłaszania mów końcowych sam prokurator zaznaczył, iż wolałby występować w tej sprawie w roli obrońcy niż oskarżyciela. Jedyne, czego obawiał się prokurator, to to, że opinia publiczna mogłaby wykorzystać proces Umińskiej w celu usprawiedliwienia zbrodni zabójstwa. Jednakowoż, jak sam podkreślił, tutaj cytat: prawo nie karze czynów popełnionych nieraz nieświadomie, lecz popełnia zbrodnicze zamiary, których w tym wypadku nie było. Dzień dzisiejszy jest tym dniem, w którym nieugięte prawo musi ustąpić przed miłością i współczuciem. Było to dość niebywałe, bowiem sam prokurator zdawał się przewidywać w tej sprawie wyrok uniewinniający oskarżoną kobietę. Wspaniałe przemówienie wygłosił również Henri Robert, obrońca oskarżonej, który zaznaczył, iż Umińska dzięki swojej niebywałej wrażliwości od samego początku była pod wpływem umysłu oraz talentu Żyznowskiego. Mecenas odczytał również list od matki zamordowanego, w którym ta nie tylko przebaczała Umińskiej, ale również wyrażała się o niej z niebywałą czułością. Jak zresztą mówił mecenas: a przecież to matka tego, którego zabiła. Pamiętajcie o tym liście matki, nie zapominając o nim na chwilę. Idźcie osądzić tę, którą żadna sprawiedliwość w sercu ludzkim miejsce mająca osądzić nie potrafi. Oskarżona w swoim ostatnim słowie podkreśliła, iż darzyła Żyznowskiego tak wielką miłością, że była w stanie zrobić dla niego wszystko. Narada sędziów przysięgłych zakończyła się rekordowo szybko, bowiem sędziowie już po 5 minutach byli w stanie ogłosić swój werdykt. Wedle przewidywań Umińska usłyszała wyrok uniewinniający.
Po tym głośnym procesie Umińska wróciła do Warszawy. Prasa donosiła o jej rychłym powrocie na deski teatru. Aktorka miała otrzymać angaż w przedstawieniu Grobowiec nieznanego żołnierza. Ostatecznie jednak była gwiazda teatru nie zdecydowała się na kontynuowanie swojej kariery aktorskiej. 17 marca 1927 roku wstąpiła do klasztoru sióstr benedyktynek Samarytanek i przyjęła imię siostry Benigny. 9 lat później, w roku 1936, Umińska, znana już jako siostra Benigna, złożyła śluby wieczyste. Od roku 1937 była przełożoną wspólnoty sióstr dla dziewcząt moralnie zagubionych w Henrykowie. Nie oznaczało to jednak, że całkowicie porzuciła swoją pasję do teatru. W roku 1943 wspólnie z Leonem Schillerem, który swojego czasu uprosił mecenasa Bejlina, by ten bronił Umińskiej przed francuskim wymiarem sprawiedliwości, wystawia pastorałkę, w której zagrały pensjonariuszki Henrykowa. Sam Leon Schiller w czasie wojny również wstąpił do klasztoru po tym, jak jego siostra cudem wykupiła go z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, czym najprawdopodobniej uratowała mu życie. 1 stycznia 1943 roku, w dniu premiery pastorałki, na widowni zasiadła śmietanka polskiej elity. Wśród widzów spektaklu można było wypatrzeć samego Czesława Miłosza czy też Andrzeja Łapickiego. Tego drugiego czytelnicy portali plotkarskich mogą kojarzyć z faktu, iż w ostatnich latach swojego życia znany był nie tylko ze swoich dokonań dla polskiej kinematografii, ale również z tego, iż poślubił kobietę młodszą od siebie o 60 lat. W trakcie trwania wojny Umińska zaangażowała się w pomoc osobom pochodzenia żydowskiego. Szacuje się, iż Umińska przyczyniła się do nielegalnego wyrobienia 16 Ken-kart dziewczętom pochodzenia żydowskiego. Po wojnie siostra Benigna zapoczątkowała istnienie ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnościami w Zalesinie. W ostatnich latach swojego życia poświęciła się pracy z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. Do końca swoich dni nie opuściła murów klasztoru. Umińska podkreślała, iż jej czyn był haniebny, a ona sama nie miała prawa odbierać życia ukochanemu mężczyźnie. Jak sama mówiła, powtarzam, nie miałam prawa tego uczynić. Jan nie kazał. On zapytał tylko przedtem jeden raz w Warszawie. Był taki silny, niezłomny, a poza tym nie wiedział, że nie ma już dla niego ratunku. Kochał życie. Nienawidził śmierci. Chciałam oszczędzić mu świadomości, że będzie umierał. A może chciałam oszczędzić siebie, bojąc się niemożności patrzenia na nieludzkie cierpienie. Wówczas nie rozumiałam jeszcze, że dusza każdego człowieka dojrzewa w cierpieniu. Tkwi w tym tajemnica, której nie znamy. I nasza ingerencja jest wówczas brutalnym wtargnięciem w tajemniczy proces ducha, który przedziera się do światła. Kiedyś opiekowałam się nienormalną dziewczynką. Gdy umierała, w ostatniej chwili swego życia stała się normalnym dzieckiem. W oczach miała błysk świadomości. Uśmiechała się do mnie, po raz pierwszy. A gdyby jej ktoś przedtem przeszkodził, nie dojrzałaby tego momentu. Stanisława Umińska umiera 25 grudnia 1977 roku. Jeżeli na sam koniec dzisiejszej sprawy mogę wtrącić swoje 5 groszy, to przyznam Wam szczerze, że co prawda nie wiem do końca, w jak ciężkim stanie musiał być Żyznowski, ale dziwi mnie tutaj, że ten mężczyzna, który podobno tak bardzo kochał Umińską, obciążył ją tak trudną decyzją, która zapewne do końca jej dni pozostawiła głębokie rany na jej psychice. Jeżeli mężczyzna był w stanie sam nabić broń, co zresztą potwierdziła sama Umińska, to wydaje mi się, że byłby również w stanie samodzielnie pociągnąć za spust. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, ja nie znam całej historii miłości Żyznowskiego i Umińskiej, ale wydaje mi się, że kobieta była tą, która w tym związku kochała bardziej, a sam Żyznowski zachowywał się dość egoistycznie.
Przypominam tutaj, że plotki głosiły, iż Żyznowski wiedział o swojej chorobie nowotworowej jeszcze zanim jego drogi skrzyżowały się z piękną aktorką, a jednak postanowił zataić przed nią ten fakt. Nie wiem, może przemawiają tutaj przeze mnie jakieś moje własne doświadczenia życiowe, ale jeżeli ktoś kłamie już na samym początku związku, to nie rokuje to zbyt dobrze na przyszłość. Sama Umińska w moim tutaj odczuciu była taką postacią tragiczną. Targana wewnętrznymi rozterkami, porzucająca swoją własną karierę, żeby ratować życie ukochanego, na sam koniec stawia swoje własne życie i wartości, by ukrócić męki tego, którego tak bardzo kochała. No i też nie zapomnijmy tutaj o samej książce Żyznowskiego, która również musiała dość mocno wpłynąć na psychikę Umińskiej. Nie wiem, przepraszam Was tutaj za tę prywatę. Wiem, że Żyznowski na pewno cierpiał katusze podczas swoich ostatnich dni, ale jakoś nie mogę oprzeć się tutaj wrażeniu, że próbował on zmanipulować nieco czynami swojej ukochanej. Być może się mylę, mam nawet taką głęboką nadzieję, że tak jest, ale moje odczucia są takie, a nie inne. No, chyba że faktycznie jest tak, jak po czasie stwierdziła Umińska, i Żyznowski faktycznie wcale nie błagał jej o to, aby ta skróciła jego cierpienie. Ale mówiąc szczerze, to wątpię, by tak było, bowiem przecież pamiętajmy, że cały personel szpitala zaświadczał, iż Żyznowski niejednokrotnie prosił o pomoc w odejściu nie tylko swoją ukochaną, ale również miał nagabywać pielęgniarki o wykonanie mu śmiertelnego zastrzyku. I nie sądzę tutaj, aby cały personel medyczny kłamał w tej kwestii, bo też i po co miałby to robić? Chyba tylko po to, by pomóc Umińskiej podczas jej procesu. Ale oczywiście Wy możecie mieć zupełnie inne zdanie na temat tej historii i oczywiście jestem ogromnie ciekawa, co Wy o tym sądzicie, co sądzicie o czynie Umińskiej, co sądzicie o samym Żyznowskim, jak postrzegacie tę wielką miłość. No i czy faktycznie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek miłości, bowiem pamiętajmy, że para znała się mniej więcej jakoś przez pół roku. Przez pierwsze miesiące związku zazwyczaj mamy tutaj zawsze styczność z głęboką fascynacją, która oczywiście może później przerodzić się w miłość, ale też nie do końca musi. Dobra, kończę dzisiejszy materiał, bo chyba zaczynam tutaj brzmieć trochę jak zgorzkniała panienka. No i wprowadzam zbyt dużo prywaty do materiału, który miał być rzetelnie przeprowadzony i opowiedziany. Przepraszam Was również, jeżeli słyszeliście jakieś stukania, ale oczywiście z moim wielkim szczęściem życiowym, to kiedy w sobotę zasiadłam do stołu, by nagrać dla Was sprawę, to panowie postanowili mi tutaj naprawiać chodnik pod oknem. Mam nadzieję, że nie słyszycie tutaj żadnych stuków, puków, ani innych jakichś takich większych utrudnień, które wpływałyby na odbiór dzisiejszego materiału. A, no i oczywiście standardowo jestem chora, co pewnie wiecie z mojego Instagrama. Mam nadzieję, że tego również nie słychać na nagraniu. Temat dzisiejszej sprawy został wybrany przez osoby wspierające kanał, przez moich patronów. Jeżeli macie ochotę do nich dołączyć, to oczywiście zachęcam Was do wsparcia w serwisie Patronite lub też do pozostawienia po sobie łapki w górę, komentarza czy też podzielenia się materiałem ze swoimi znajomymi. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.